Zaniepokoiło mnie to, że było tyle, że przyjechało tyle służb. Zobaczyłam, że jeden chłopiec leżał, a drugi chłopiec w takich kutkach jakby przykucnął i trzymał się za serce. Wyglądało to tak, jak że musi ich coś boleć, bo tak to wyglądało, że chyba coś faktycznie się musiało wydarzyć. No ale będąc na balkonie, nie mogłam tego stwierdzić, tak? Zaniepokoiło mnie to, że było tyle, że przyjechało tyle służb i mundurowych, i nie tylko policji, ale i służby ratunkowe przyjechały, straże pożarne, i to nas właśnie zaniepokoiło, że coś faktycznie się musiało stać. Stoi jakaś grupa młodzieży, w pewnym momencie jeden chłopiec się położył, tak jakby, nie wiem, czy zemdlał, czy coś mu się może stało, drugi później usiadł i trzymał się za serce. Czyli z okien to wyglądało poważnie? Wyglądało to bardzo poważnie, było tu bardzo dużo mieszkańców, wszyscy byli zaniepokojeni i obserwowali, co się dzieje. Na pewno tak tego nie zostawimy. Na pewno jak się odbędzie sprawa w sądzie, to będziemy żądać, nie tylko my, jako rodzice naszego syna i tamtego drugiego poszkodowania, o odszkodowanie i zadośćuczynienia. Przybiegł, to już był w karetce, opatrywany przez lekarzy. Krzyczał pan coś, mówił do niego? Chciał syna zobaczyć, nie chcieli mnie wpuścić, bo lekarz go badał, ale na chwilę weszłem, no po prostu się tam... Zbuntowałem się, okrzyczałem lekarzy, że chcę syna zobaczyć. No i pewnie na chwilę go zobaczyłem, ale czekali już na pogotowie te... Coś pan powiedział, synu? Nie wiem. Nie, Kacper, żyjesz? Jesteś cały? Ja tylko mu powiedziałem, co się stało. On tylko mnie chwycił za rękę, no. I powiedział, tatuś... Ja do niego zadzwoniłam, to mi sam powiedział, że on się boi, że umrze. Bo go tak boli. Wie pani co, ja tam byłem z nim z sobotą niedzielę na noc i po prostu jak tam był podłączony, miał tą całą aparaturę pod sobą, to 4 godziny z panem patrywałem się, go cały czas go pilnowałem. Boicie się państwo, że umrze? Tak. Nie powiem, że nie, bo się boję. Mimo tego, że stan jest stabilny, ale różnie bywa. Mąż. Moja córka, która ma 26 lat, tu jest mój Jacek, Kacper, Weronika, Wiktoria, a tutaj jest moja Karinka, no i to jest w ogóle całe moje życie, cała moja rodzina. Chciałabym wszystkim powiedzieć, że nie jesteśmy rodziną patologiczną, jesteśmy rodziną wielodzietną, mam 6 dzieci, 2 dorosłe córki, 3 wnucząt, 4 dzieci wychowujemy wraz z mężem. Nie jesteśmy alkoholikami, jesteśmy porządną rodziną, która dba o dobro dzieci, dba o to, żeby dzieciom niczego nie brakowało. Martwi się pani o syna? Bardzo się martwię o syna, tak, bardzo się martwię. Pani zdaje sobie sprawę, że ten 12-latek może nie ponieść żadnej kary? Tak, zdaję sobie z tego sprawę, no dla mnie to prawo jest chore, no. Ja uważam, że powinien być przebadany przez psychiatrę, przez kogokolwiek.